Witam serdecznie. Dzisiaj zrobimy fantastyczną roladę, czy też galantynę drobiowo-wieprzową. To jest idealna wędlina na kanapki, bądź pieczeń obiadowa. Sami wybierzcie formę, która Wam bardziej pasuje. Zapraszam serdecznie na przepis. Zaczynamy od podsmażenia cebuli, papryki i czosnku. Tak więc na początek rozgrzewamy mocno patelnię. Wlewamy olej rzepakowy. Patelnię z olejem mamy już rozgrzaną, tak więc wrzucamy dwie średnie cebule pokrojone w drobną kostkę. Już teraz odrobinę posolę i podsmażamy tak, żeby zmiękła. Cebulę od czasu do czasu mieszamy, jak ona nabierze troszkę koloru i tego fajnego zapachu już smażonej cebuli, dorzucimy paprykę. Teraz już dorzucam paprykę. Tutaj jest jedna duża papryka pokrojona również w taką drobną kosteczkę. Teraz całość przemieszam i w dalszym ciągu podsmażam wraz z papryką. Chodzi o to, żeby jak najwięcej wilgoci, jak najwięcej wody usunąć z papryki i z cebuli. I już teraz dorzucam 4 ząbki czosnku drobno posiekane i dalej podsmażam jeszcze 2-3 minuty. Warzywa mamy już idealnie podsmażone. Zapach jest naprawdę bardzo fajny. Czosnek, papryka, cebula. Teraz wystarczy patelnię wyłączyć, odstawić w chłodne miejsce. Musimy ją przestudzić i zabieramy się za mięso. Teraz przygotujcie sobie deskę. Rozłóżcie na niej folię spożywczą. Zabieramy się za filet. Musimy teraz fileta rozkroić na pół, tak żeby go móc potem rozłożyć ładnie. To ma być nasza podstawa do naszej rolady. O, trzeba zrobić coś takiego. I drugiego fileta również w ten sposób trzeba rozkroić. Dobrze wyczuć tą połowę mniej więcej. I żeby nie do końca zajechać. O, w ten sposób. I teraz musimy go ładnie rozklepać, aby mniej więcej pokrył całą powierzchnię naszej deski. I teraz folię musimy zaciągnąć na filet. Przygotujcie sobie tłuczek i delikatnie rozklepujemy, rozciągamy po całej powierzchni. I słuchajcie, i to ma właśnie wyglądać mniej więcej w tym stylu. Teraz już ściągamy. Już teraz delikatnie musimy go osolić, popieprzyć. Teraz go na chwilę odstawiam, bo teraz zajmiemy się mielonym mięsem. Mam tutaj kilogram mięsa mielonego z łopatki wieprzowej. Na początek posolimy. Słuchajcie, jeżeli robimy tego typu roladę, czyli z przeznaczeniem na wędlinę, jako taka galantyna, na cienkie plasterki, na chleb, to tej soli proponuję 16 gramów na 1 kg mięsa. Jeżeli chcecie zrobić taką roladę z przeznaczeniem na pieczeń taką obiadową, na plastry grube, tej soli wcale dużo nie musicie dawać. Następnie dwie czubate łyżeczki żelatyny. Żelatynę również możecie ominąć wówczas, gdy robicie taką pieczeń obiadową. Dorzucę teraz jedną łyżkę stołową majeranku, sporo pieprzu, 150 gramów sera żółtego pokrojonego w taką grubszą kostkę. Już teraz wstępnie to wymieszam. Już teraz wrzucam warzywa. W dalszym ciągu mieszam, wyrabiam to na jednolitą masę. Mięso mam już dokładnie wyrobione. Teraz już będziemy składać całą roladę. Filet już wraca z powrotem. Farsz mamy przygotowany. Fileta mamy tutaj łącznie 600 gramów, dwie sztuki po 300 gramów mniej więcej. Teraz już wykładamy farsz z mięsa mielonego po całej powierzchni praktycznie fileta. I teraz już równomiernie rozciągamy go po powierzchni fileta. Zostawiamy tylko tak gdzieś z 6 centymetrów od końca,
tak żebyśmy mogli potem to wszystko ładnie zawinąć. I tak to ma wyglądać. Teraz powoli będziemy go już rolować i zawijać. Teraz musicie złapać końcówkę folii, bo ta folia właśnie pomoże nam przy zawijaniu całości. I już delikatnie wszystko do środka zawijamy, dociskamy i zawijamy. I znowu dociskamy. To wszystko, co tu zwisa, to my sobie ładnie to potem uformujemy. Roladę mam już zawiniętą. Teraz przygotujcie sobie taką blachę. Może to być również forma silikonowa, bo rolada będzie pieczona właśnie w takiej formie. Zanim jednak roladę przełożymy do formy, musimy przełożyć ją na papier do pieczenia. Tak więc delikatnie musimy teraz zsunąć ją na papier, o, w ten sposób. I teraz już będziemy ją docelowo formować, tak aby zmieściła się w naszej formie. Papier musi wystawać poza formę. Wtedy będziemy mieli pewność, że nam się nic tutaj nie przyklei, nie przyczepi. Można to wszystko ładnie docisnąć, tak żeby ta nasza rolada miała kształt właśnie tej metalowej formy. Teraz już dodatkowo owijam papierem. Rolada siedzi już w formie. Teraz wystarczy rozgrzać piekarnik na 180 stopni góra-dół bez termoobiegu. Blachę umieszczamy po środku mniej więcej piekarnika i pieczemy 70 minut. Po tym czasie wyciągamy blachę, odstawiamy tak jak tutaj na deskę, aby ostygła. Całkowicie ostygnie, wsadzamy do lodówki na około 12 godzin i po 12 godzinach widzimy się z powrotem. Pokażę Wam, jak już to wszystko stężeje, wyciągniemy i zobaczycie, jak to wygląda w środku. Tak więc do zobaczenia, do jutra. Witam serdecznie, dzisiaj testujemy roladę, zaraz wyciągniemy ją z formy, pokażę Wam, jak ona stężała, jak się zachowuje, sami zaraz zobaczycie. Odwinę ją teraz z góry. Otworzyła się taka galaretka dookoła, delikatna. No i musimy ją teraz pokroić. Będę kroił ją na papierze. A, ta galaretka musi być fantastyczna. Spójrzcie, jak pięknie to wygląda. Pokroję teraz naprawdę cienki plasterek. Spójrzcie, jak pięknie to wygląda. Kroję jeszcze cieniej. Bardzo fajnie się zachowuje. Nic się nie przerywa. Tutaj kawałki sera. Jest widoczna, ładnie widoczna papryka. Smak jest fantastyczny. Słuchajcie, warto było czekać, żeby ją dzisiaj spróbować. Jeszcze ta galaretka dookoła. To wygląda fenomenalnie. Naprawdę nic więcej nie trzeba. Pokażę Wam jeszcze z bliska, jak ona wygląda. Naprawdę coś pięknego. Mam nadzieję, że podsunąłem Wam fajny pomysł na zrobienie domowej wędliny, czy też rolady obiadowej, bo w takiej formie również jest wyśmienita. A ja dzisiaj się z Wami już żegnam, życzę Wam smacznego, dużo zdrowia i do zobaczenia w kolejnym odcinku.